A słowo, którym chciałem się podzielić, to czuwajcie. Modliłem się o to i myślałem, Panie, co mogę moim braciom i siostrom powiedzieć dzisiaj w tych czasach, w których żyjemy? Tak ekstremalnie ciężkich, nieprzewidywalnych. I Pan tak przez ducha swojego wyraźnie powiedział, czuwajcie. Czuwajcie, powiedz o tym, że mamy czuwać. Bóg nie prosi nas o coś, czego sam nie robi. On czuwa nad nami, tak? On czuwa nad biegiem spraw. Dzisiaj pastor Andrzej pięknie mówił o tym, jak Bóg czuwa nad tym, żeby swój plan zrealizować i unicestwić plan narodów. I gdy patrzymy na to, co się dzieje, to nie sposób nam, jako chrześcijanom, nie zadać sobie pytania, czy to już jest końcówka. Czy weszliśmy na ostatnią prostą? Ja jestem przekonany, że weszliśmy na ostatnią prostą. Tylko nie wiem, jak długa ona jest. Ale nie spodziewam się zbyt wielu zakrętów już. Myślę, że to jest ostatnia prosta. Już jako młody chrześcijanin czytałem proroctwa o Gogu i Magogu z Księgi Ezechiela 38-39. Jest tam napisane o tym, że w czasach ostatecznych Gog z najdalszej północy najedzie na Izrael. Zostanie pokonany w nadprzyrodzony sposób, Bóg zaingeruje i to przyczyni się do tego, że w Izraelu coraz więcej osób zacznie szukać Pana. I Bóg objawi swoją moc i swoją chwałę. I pamiętam, jak byłem w szkole biblijnej w Stanach i czytałem książkę znawcy eschatologii na ten temat. I on analizował różne proroctwa i między innymi to. I napisał tą książkę na początku lat 70. I w tym proroctwie bardzo jasno widać, że najbliższym sojusznikiem Goga w najeździe na Izrael jest Persja, czyli współczesny Iran. I wielu identyfikuje Goga, ja teraz nie będę rozsądzał, czy słusznie, czy niesłusznie, ale identyfikuje go z Rosją. Jest ku temu sporo uzasadnienia, choćby to, że jak popatrzy się na północ od Jerozolimy, tak równoleżnikiem, to tam jest Moskwa, a potem są już białe niedźwiedzie. Tak możecie sprawdzić na mapie. I nigdy nie zapomnę tego, jak czytałem jego książkę, która została napisana na początku lat 70., a na początku lat 70., dla tych z was, którzy nie znają historii Bliskiego Wschodu, w Iranie rządził szach, który był sprzymierzeńcem Stanów Zjednoczonych. I ten autor, Arnold Fuchtenbaum, z pochodzenia Żyd, więc mógł hebrajski zgłębiać, pisze tak. Ja już to czytałem w latach 90. Jak wiecie, pod koniec lat 70. W Iranie doszło do rewolucji, Ayatollah Khomeini przejął władzę i stał się zajadłym wrogiem Ameryki. I on kilka lat wcześniej napisał tak, interpretując to proroctwo. W tej chwili Iran jest sprzymierzeńcem Ameryki, ale to będzie musiało się zmienić. Czytał Biblię i patrzył na to, co jest wokół i tak powiedział. Jeszcze raz sprawdziłem, w którym roku była wydana ta książka i rzeczywiście kilka lat przed rewolucją w Iranie. I gdy dzisiaj patrzymy na to, co się dzieje, to widzimy, że Rosja jest gotowa na wszystko. Myślę, że nie mamy co do tego wątpliwości. Wiemy, że od kilku lat, ładnych kilku lat, Rosja utrzymuje swoje lądowe wojska w Syrii. Wiemy, że przeprowadziła tam już krwawą operację wojskową. Wiemy, że Izrael obawia się ataku na swoje terytorium przy udziale Rosji, dlatego trzymają się tak z daleka od tej wojny. Nie dlatego, że nie wiedzą, kto jest agresorem, a kto nie. Oni boją się o własną skórę, o własny kraj. Boją się zemsty Rosji, której najbliższym sojusznikiem na świecie jest teraz Iran.
Drony z Iranu zabijają Ukraińców w Ukrainie. I gdy tak sobie to my... Iran jest zajadłym wrogiem Izraela i Iran oficjalnie chce zniszczyć Izrael. I zadaję sobie pytanie. Czy Iran, narażając się na sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych, za darmo tak po prostu, nie tylko, mówię, tych pieniędzy z dronów Iran nie potrzebuje, bo to nie są wielkie pieniądze dla nich. Ale dlaczego Iran wspiera militarnie teraz Rosję? Co będzie chciał otrzymać w zamian? To są pytania, które sobie zadaję. Patrząc jedynie na to, co Biblia mówi o czasach ostatecznych, takich przykładów mogłoby być bardzo wiele. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdy patrzymy na Słowo Boże i na proroctwa w Słowie Bożym, to widzimy, że one na naszych oczach się wypełniają. Nawet jeśli ktoś może mieć wątpliwości, czy Gog to na pewno jest... Nawet jeśli ktoś może mieć wątpliwości, czy Gog to na pewno jest Rosja, to nie można mieć wątpliwości, że Persja, która jest przybocznym Goga w tej inwazji, to jest Iran. I że Iran jest potęgą militarną, że Iran nienawidzi Izraela, że Iran chce zniszczyć Izrael. I że wojska irańskie w taki czy inny sposób są w Syrii, która graniczy z Izraelem. Hezbollah działa od lat w Libanie, też graniczą z Izraelem. To się dzieje na naszych oczach. Tak nie było jeszcze niedawno. W czasie II wojny światowej Iran przyjął armię Andersa na swoje terytorium. Był sojusznikiem Wielkiej Brytanii. Wszystko się zmieniło tylko w tej linii proroctw. A podobnych linii proroctw jest dużo, dużo więcej. Tak naprawdę ja nie znam żadnej linii proroctw, która nie wypełniałaby się na naszych oczach. I jeśli popatrzymy na nauczanie Jezusa na temat czuwania, to zobaczymy, że On uczył tego w kontekście czasów ostatecznych zwłaszcza. On nauczał tego szczególnie wtedy, gdy odpowiadał na pytania uczniów, kiedy to się stanie, kiedy ty przyjdziesz, kiedy się wypełni to, co powiedziałeś. I wtedy Jezus mówi im, czuwajcie, 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 bądźcie czujni, nie bądźcie rozlaźni, zdezorientowani. Jakżeż to jest ważne. I gdy tutaj z wami wielbiłem Pana, Pan dodał mi jeden werset i mam przekonanie, że mam zacząć od niego. Bo myślę, że z tym mamy problem. A jest to bardzo ważne dla Boga i dlatego diabeł to stale atakuje. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25 w kontekście czuwania. W kontekście tego, jak bardzo potrzebujemy siebie teraz nawzajem. Drodzy bracia i siostry, nigdy społeczność chrześcijan nie była ważniejsza niż teraz. Zawsze była ważna, ale nigdy nie była ważniejsza niż teraz. Jest na to dowód w Piśmie Świętym, ale też w otaczającej nas rzeczywistości. Musimy trwać we społeczności, musimy się wspierać. Nie możemy tego lekceważyć. Oto co mówili do Hebrajczyków 10:25. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy. I to chrześcijanie mieli robić zawsze. Ale słuchajcie teraz. I to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Gromadźcie się razem, mówi Pan. Spotykajcie się razem na nabożeństwach, na modlitwach, w społecznościach, w grupach domowych, gdziekolwiek, w 2-3 osoby, w 5, 15, 25, nie ma znaczenia, gromadźcie się razem. Ale nie tylko po to, żeby być razem, tu jest coś głębszego wyrażone, żeby mieć duchową jedność, żeby nawzajem się budować, dodawać sobie otuchy. I gromadźcie się też między zborami, nie chodzi o to, że mamy robić zawsze wielkie konferencje, ale dobrze sobie życzyć. Ja nie mam problemu z tym i nigdy nie miałem, że ktoś nie chodził do zboru, gdzie byłem pastorem. Ale powiem wam, że miałem problem z tymi, którzy nie życzyli mi dobrze i mojemu zborowi. Z tym miałem problem. I mam do dzisiaj problem z tymi chrześcijanami, którzy obrali swoją własną drogę, do której mają prawo, bo są kapłanami przed Bogiem, ale na tej drodze zagubili podstawowy wymiar chrześcijaństwa, mianowicie to, że życzą innym dobrze.
że budują innych. Tak, mamy swoją społeczność, tak sobie wybraliśmy, mamy może swój kościół domowy, jest nas 4 osoby, okej. Nie osądzam was. Ale czy jak się tam gromadzicie w te 4 osoby, to życzycie dobrze innym, błogosławicie innych. Błogosławicie tych, z którymi byliście wcześniej. Błogosławicie tych i wspieracie tych, którzy może trochę inaczej rozumieją to, w jaki sposób mają wyrażać swoją wiarę. To jest ogromnie ważne w tych czasach, w których żyjemy. Ogromnie ważne. W głosie prześladowanych chrześcijan od samego początku mamy do czynienia z ludźmi z najróżniejszych kościołów i denominacji. I widzimy, że prześladowania zbliżają ludzi do Chrystusa i do siebie nawzajem. Mam wielu bliskich współpracowników na świecie i powiem szczerze, nawet nie wiem do końca, do jakiego kościoła oni chodzą. Nie mamy czasu o tym rozmawiać nawet. Ważne dla nas jest to, że jednoczy nas Chrystus, Jego Słowo. I to jest ogromnie ważne w tych czasach, w których żyjemy. I to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Mamy prawo do swoich przekonań, do swojej drogi, do swojego zrozumienia Biblii, ale to nie oznacza, że mamy się izolować od innych, wynosić się nad nich. Musimy zbliżać się do siebie. To jest ogromnie ważne w tych czasach, w których żyjemy. Pamiętam, jako młody chrześcijanin czytałem książki Richarda Wurbranta, pastora z Rumunii, który 14 lat spędził w więzieniu w Rumunii. On akurat był luteraninem. Do takiego kościoła Pan go zaprowadził, gdy nawrócił się jako Żyd ateista. I pamiętam to, co mnie tak szczególnie poruszało w tym, co on pisał. On był 14 lat w więzieniu w komunistycznej Rumunii. Był torturowany, bity. I mówił, jak w więzieniu spotykał się z chrześcijanami, z liderami, z najróżniejszych kościołów. Mówi, siedziałem w tej samej celi z pastorami, popami prawosławnymi i księżmi katolickimi. I powiem, i widziałem, jak umierają. I powiedział, nie widziałem nigdy, żeby jakiś pop czy ksiądz umierał inaczej, jak ze słowami Jezus na ustach. Mówi, nie mówili Maria, mówili Jezus. I gdy tak byliśmy razem, to widzieliśmy, że jest coś głębokiego, co nas łączy. Jest Jezus, za którego cierpimy. Ja nie mówię teraz, że mamy powołać jakiś ruch ekumeniczny. Nie o to tu chodzi. Tu chodzi o to, żeby rozpoznać Jezusa w drugim człowieku. Rozpoznać Go w sobie. Żeby, gdy się zbieramy, nie pogłębiać naszych podziałów, ale budować się nawzajem, zachęcać się nawzajem w wierze. Zachęcać się do zgłębiania Słowa Bożego, do życia tym Słowem, do chodzenia Bożymi drogami, do wypełniania wielkiego nakazu misyjnego naszego Pana. I to tym bardziej, im bardziej widać, że się zbliża ten dzień. Ubolewam nad tym, że niektórzy chrześcijanie gromadzą się tylko po to, by osądzać innych i wywyłonosić się nad nich. To jest treść ich życia. Mają to gdzieś w sobie. To jest droga donikąd. To jest droga donikąd. Im bardziej znam Jezusa, im lepiej znam Jego Słowo, im bliżej jestem Ducha Świętego, tym bardziej będę chętny błogosławić innych braci i siostry, nawet jeśli inaczej myślą niż ja. Bo będę wyżej. Bo będę blisko serca Jezusa i będę gotów dawać innym czas na wzrost, na rozwój. Zamiast ich osądzać, będę dla nich przykładem. Właśnie wróciłem z naszej takiej roboczej, ogólnoświatowej konferencji wszystkich naszych misji. Nie mogę oczywiście szczegółów wyjawiać, ale spotykaliśmy się tam i mieliśmy okazję spotykać się z ludźmi, którzy przeszli przez ogromne cierpienie. Jedną z nich była nasza siostra w Panu. 15 lat w więzieniu. Każdego dnia mogła wyjść, gdyby wyparła się Jezusa. Bóg ją w końcu uwolnił. Mieliśmy okazję później tak w kuluarach wieczorem w kilka osób z Polski z nią rozmawiać. I powiem wam, wiem, że jest ewangelicznie wierząca, ale jakbyście mnie spytali, do jakiego zboru chodziła, to bym nie powiedział, bo nie wiem. Ona o tym nie wspomniała, a ja jej nie zapytałem. Nie przyszło mi do głowy, żeby ją zapytać.
Bo jak opowiadała swoje świadectwo i widziałem, jak bardzo jest przepełniona Jezusem, jak jest pełna życia, radości, chociaż ślady tortur wciąż ma na swoim ciele, oczywiście nie pokazywała nam ich, ale mówiła o tym. I gdy tak obserwowałem ją z bliska, młoda kobieta, najlepsze lata swojego życia spędziła w więzieniu. Patrzyłem na nią, rozmawialiśmy, było jeszcze parę innych osób. Pomyślałem sobie, to jest niesamowite. Gdy widziałem, czego nauczyła się w więzieniu, gdy miała bardzo utrudniony w ogóle dostęp do Biblii, musiała ukrywać skrawki Biblii, żeby móc coś przeczytać. Gdy ją wsadzili, była młodą wierzącą, nie miała wielkiego wykształcenia teologicznego. Właściwie to, co słyszeliśmy od niej, to tego nauczyła się w więzieniu. Przed zaaresztowaniem nie miała czasu nawet, żeby się wiele nauczyć. Ileż w niej było życia, nadziei, wiary, ufności, pokoju. I potem pomyślałem o tym, o swoim życiu, ale też o wielu innych ludziach, również chrześcijanach, których znam po słudze pastorskiej, spotka się z różnymi ludźmi w służbie, spotkamy się z różnymi ludźmi, prawda? Którzy te ostatnie kilkanaście lat życia przeżyli w wolności, nic im się wielkiego nie działo. I to nawet nie mówię o ludziach niewierzących, ale o wierzących. I rozmawia się z nimi i są pełni goryczy, sfrustrowani. Nie przesiedzieli ani jednego dnia w więzieniu. W miarę sobie radzili finansowo. Nic nadzwyczajnego, strasznego się w ich życiu nie wydarzyło. Po prostu żyli. Spotykały ich próby, doświadczenia podobne do innych ludzi. Ale są pełni goryczy, pychy, jakiejś zawiści. Rozdrapują stare rany. Dzielą zamiast jednoczyć. Ciągle wracają do przeszłości. Gdy się z nimi rozmawia, to masz ochotę skończyć tę rozmowę jak najszybciej, bo czujesz, że coś cię po prostu obłazi, że w tym jest jakiś brud, jakaś nieczystość. Pomyślałem sobie, co jest lepiej. Bo jak patrzymy z ludzkiego punktu widzenia, to ubolewamy nad tym, że jak i mówimy, jak Bóg może dopuszczać do tego, że ktoś siedzi w więzieniu tyle lat. I oczywiście to jest cierpienie, to był ból, ona przechodziła przez tortury. Czasami już nie mogła. Ale patrzę na nią teraz i widzę, ile Jezusa jest w niej, to moja odpowiedź jest taka, Boże, Ty zdecyduj, Ty prowadź, Ty wiesz najlepiej. Ale to właśnie prowadzi nas do tematu czuwania. Dlatego, że ona musiała być czujna każdego dnia, bo każdego dnia jej oferowali w najróżniejszy sposób. Może jednak podpiszesz i będziesz wolna. A my, jeśli nie będziemy strzec naszych serc, nie będziemy czujni, to diabeł postara się o to, nie wsadzając nas wcale do więzienia, nie konfrontując nas z ciężkimi prześladowaniami, żeby nasze serca wypełniła gorycz, rywalizacja, zawiść i pycha. Niepokój. I tak naprawdę staniemy się bezużyteczni dla Pana. Bo jak On ma użyć takiego naczynia? Coś się musi zmienić, drodzy bracia i siostry, choćby w naszym ewangelicznym chrześcijaństwie w Polsce, mówię w skali ogólnopolskiej. Po prostu tego, co chrześcijanie robią w tym kraju, to się nie da w żaden sposób wytłumaczyć, jak tylko cielesnością tych ludzi. Brat czy siostra, czy grupa braci i siostr zrobią coś, podejmują jakąś inicjatywę i inni, ewangeliczni, nie katolicy, oni się tym nie interesują tak bardzo, nie niewierzący, oni w ogóle nie wiedzą o naszym istnieniu, bo jest nas tak mało. Z
skaczą do gardeł tym ludziom, publicznie, w mediach społecznościowych. Jest bitwa o wszystko, zajadła i to się nie zaczęło dzisiaj. To jest antyświadectwo. Może wszyscy powinniśmy pójść do więzienia na kilkanaście lat. Tak sobie myślę. Może by nam to dobrze zrobiło. Może byśmy zrozumieli, o co Jezusowi chodzi. Ja pamiętam, jak mój świętej pamięci teść Józef Kajfosz opublikował pewne rzeczy w internecie, żeby wyjść do katolików polskich z Ewangelią. I napisał teksty, które, w taki sposób, żeby były przyjazne dla nich, żeby mogli je zrozumieć, ale cała istota i przesłanie było bardzo jasne. Przybliżcie się do Chrystusa. Kto na niego naskoczył i nazywał go nierządnicą babilońską? Bracia ewangeliczni. I to jeszcze pół biedy. Problem w tym, że katolicy to czytali. I nigdy nie zapomnę jednego komentarza. To było na Onecie, bo tam też zamieścił. I tam go dopadali, na bracia. I wiecie, jaki był komentarz? Nigdy tego nie zapomnę. I jak się zastanawiamy, dlaczego nie mamy przebudzenia w naszym kraju, to ja wam powiem. Właśnie dlatego, że my tacy jesteśmy. I robimy to na oczach wszystkich innych ludzi. I kto będzie chciał przyjść do takiego środowiska? Że zrobi coś, co się nie podoba komuś i go po prostu zjedzą na drugie śniadanie. I tam katoliczka napisała tak. Posłuchajcie tego uważnie. Jeśli tak wygląda miłość protestantów, to ja wolę swoje obrazy. Na własne oczy widziałem to. Na Onecie. W dyskusji pod tekstem. Można powiedzieć, może powiecie, ale Maćku, miałeś mówić o czuwaniu. No właśnie o tym mówię. O tym, że czuwanie polega na chronieniu swojego serca przed wpływem diabelskim. Bo potem nawet nie wiemy, kiedy diabeł nasze myśli, nasze serca napełni samym sobą i stajemy się jego sługami. Gdy Jezus mówił o czuwaniu, to odnosił się z pewnością do tego, co jest napisane w Księdze Przypowieści 8:34. Tam mądrość mówi, spersonifikowana mądrość. Można by powiedzieć, mądrość, którą uosabia Jezus. I ta mądrość mówi tak, błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. To mądrość mówi. Innymi słowy, nie legalizm, nie wiedza, ale mądrość. Czym różni się mądrość od wiedzy? Wiedza to jest coś, że ja coś wiem. A mądrość to potrafię połączyć kropki i potrafię moją wiedzę zastosować zgodnie z prowadzeniem Ducha Świętego. Potrafię moją biblijną wiedzę zastosować zgodnie z sercem Jezusa. Gdy obserwujemy Jezusa na tej ziemi, gdy czytamy Ewangelię, to nie widzimy wiedzy, widzimy mądrość. I my potrzebujemy mądrości od Boga, żebyśmy wiedzieli, jak się poruszać w tym świecie. Żeby nasze słowa były pełne mądrości, która jest czysta, pełna miłosierdzia, dobrych owoców. Też ustępliwa, słucha argumentacji innych, jest taktowna, Boża mądrość, która jeśli mówi, to słychać w tym słowa miłości. Jedną z osób, które tam poznaliśmy, która dzieliła się swoim świadectwem, mówi o tej konferencji, była nasza siostra w Panu. Mówi o sobie, ja jestem zwykłą kobietą. Też nie wymienię kraju dla jej bezpieczeństwa. Ona, gdy był niedawno, parę lat temu, zamach bombowy na jej kościół w czasie nabożeństwa. Dżihadyści to zrobili. Została poparzona. 85% powierzchni ciała miała poparzone. Jej córka była też ranna, ale lżej. Kilka lat horroru ze zdrowiem. Operacja za operacją. Nasza partnerska misja jej to sfinansowała, bo nawet nie miałaby na to środków, żeby w ogóle mogła funkcjonować. Niesamowita Boża kobieta. I zadano jej pytanie, jak poradziłaś sobie
z tym wszystkim. Z przebaczeniem, bo przebaczyła. Mówiła o tym, że przebaczyła tym terrorystom. I ona potem powiedziała takie słowa, które mnie poraziły i myślę, że wszyscy je powinniśmy usłyszeć. Wszyscy w Polsce chrześcijanie powinni je usłyszeć i skończyć w końcu z rozsiewaniem po prostu tego demonicznego po prostu nasienia poprzez swoje słowa, które tak wiele niszczy i psuje. Ktoś chce zrobić coś dla Pana i zamiast go zachęcić, zbudować, to trzeba znaleźć po prostu dziurę w całym, wynaleźć coś i go zatopić najlepiej. Ona powiedziała tak. A to wszystko bierze się z goryczy w naszym sercu. Nawet nie wiemy, że ją mamy, że korzeń goryczy urósł. A ona powiedziała tak. Bo pytali ją, a nie czułaś się jakoś rozgoryczona tym wszystkim? Jak sobie z tym poradziłaś? Ona powiedziała tak. Że nigdy nie czuła się rozgoryczona wobec Boga, ani wobec tych ludzi. I potem powiedziała tak, cóż dobrego wynikłoby z tego, że byłabym rozgoryczona. Kobieta, którą prawie zabili, kobieta, która wciąż nie wróciła do pełni sił, która przez kilka lat przechodziła przez mękę, 85% poparzonego ciała i oni stoi tam, ale kobieta, która zna Jezusa, i znała go i mówi, co dobrego przyszłoby z tego, że ja żyłabym w goryczy. I o to tu chodzi. W tych czasach ostatecznych musimy chronić naszego serca. Bo diabeł zrobi wszystko, żebyśmy byli rozgoryczeni, sfrustrowani, pełni strachu i obaw, pewni wątpliwości. A Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 25:13, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. On to mówi, nie tylko macie czuwać każdego dnia, ale w każdej godzinie. I to jest głębsza prawda jeszcze. Bo Jezus tutaj mówi, słuchajcie, jak nie będziecie czuwać, nie będziecie chronić swojego życia, to zbyt wiele rzeczy w ciągu dnia was zaskoczy i nie zareagujemy w sposób chrystusowy. To jest nasz problem. Zaskoczy nas to, co powie do nas żona albo mąż. Zaskoczy nas to, co zrobią dzieci albo nasi rodzice, albo brat czy siostra. Zaskoczy to nas. Jeśli nie będziemy czuwać przy Chrystusie, nie będziemy trwać w Jego Słowie, napełniać siebie Jego Słowem i nie będziemy pozwalali, żeby Jego Duch nas prowadził na co dzień, nie poddamy Mu wszystkiego, to ciągle nas coś będzie zaskakiwać. Zaskoczy nas to, co zrobi ten człowiek, ten pastor, tamta siostra w Panu. Zaskoczy nas to. Zaskoczy nas to, co zrobi ta partia polityczna, tamta partia polityczna. Zaskoczy nas wiele rzeczy. I będziemy czuli się w obowiązku, żeby coś z tym zrobić, zareagować, a czasami będziemy musieli. I jak nie będziemy czuć szczęść naszych serc, to z czego zaczerpniemy? Dalej, Pan Jezus mówi w Ewangelii Marka w rozdziale 13, od 35 do 37 wersetu. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Wszystkim. Czuwajcie. Dotyczy to wszystkich chrześcijan. Ale popatrzcie się, Jezus mówi tutaj, czuwajcie całą noc. To znaczy dla nas, że nie możemy pozwolić sobie na duchowy sen, duchowy letarg, nawet drzemkę. Musimy być wyostrzeni duchowo. Musimy naprawdę chodzić z Panem. Jezus to nam mówi. Ostrzega nas, że jak On przyjdzie, to nie chce mieć śpiącego kościoła. A czasami nam się wydaje, że duchowy sen oznacza brak aktywności, ale to nie jest prawda. Czy wiesz, że jak śpisz, to twój mózg jest często bardzo, bardzo aktywny, on cały czas działa, porządkuje sobie różne rzeczy, dlatego ci się różne rzeczy śnią. Śpisz i coś ci się śni i myślisz, że jesteś aktywny, tak? Komuś z was się kiedyś coś śniło? Oczywiście, że tak. Leżysz w tym samym łóżku. Może przewracasz się z boku na bok. Może noga ci wystaje teraz spod kołdry. To wszystko.
Myślisz, że jesteś mega aktywny. Robisz dużo rzeczy. Jesteś w jakimś fantasy world. Przeżywasz to. Doświadczasz najróżniejszych emocji, tak czy nie? Widzisz różne rzeczy. Ale wciąż jesteś w tym samym łóżku. I w realnym świecie nic się nie zmienia. Nic nie robisz. Drodzy przyjaciele, jakiś czas temu Pan mi pokazał, że to jest zwiedzenie od diabła, którym on się posługuje w naszym życiu. On pozwala nam być aktywnymi w duchowym wymiarze. Pozwala nam pisać komentarze na Facebooku, pozwala nam pisać najróżniejsze komentarze, pozwala nam mówić, rozmawiać, pozwala nam robić różne rzeczy, pozwala nam być aktywnym, plotkować, obgadywać i mówić, że to jest tylko rozróżnienie. Pozwala nam na mnóstwo rzeczy. Pozwala nam nawet robić dobre rzeczy dla Pana, ale w naszym sercu wydaje nam się, że robimy coś i przez to jesteśmy lepsi niż inni. Pozwala na to wszystko. I jest dużo aktywności w naszym życiu, dużo ruchu, dużo zamieszczania. Pozwala nam nawet czytać Biblię. Pozwala nam sobie wydłużać frędzę naszych szat. Pozwala nam organizować konferencje, na których możemy zająć pierwsze miejsce. Pozwala na to wszystko. Pozwala nam się modlić na rogach ulic, żeby wszyscy słyszeli. Pozwala nam ubrać włosienicę, posypać głowę popiołem i żeby wszyscy widzieli, że pościmy. Pozwala nam iść do skarbnicy i rzucać tony złota na Boże dzieło. Pozwala na to wszystko. I w ten sposób sprawia złudzenie i my żyjemy w tym złudzeniu, że nie śpimy. Ale właśnie często w szczycie tej aktywności śpimy najgłębiej. I dlatego Jezus powiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Kapłan i Lewita myśleli, że żyją, że nie śpią, przecież szli na drodze z Jerozolimy do Jerycha, tak? Szli. Mieli ważne sprawy. Mieli swoją tożsamość religijną. Przecież nie spali, a jednak spali. Z Bożego punktu widzenia spali strasznie. Dlaczego? Bo nie zobaczyli człowieka w potrzebie, a raczej zobaczyli go, ale nie widzieli jego potrzeby i nie wiedzieli, że Pan chce, żeby oni ją zaspokoili. W głowie im się tak pomieszało, że choć byli aktywni, to spali. I potem Pan Jezus mówi: ja mam dwie wersje tej przypowieści uwspółcześnione. Pierwsza dla protestantów w naszym kraju. Bo to dokładnie Pan Jezus zrobił Żydom, mówiąc tę przypowieść. Dlatego go nie lubili. Że szedł tą drogą najpierw pastor, ale spieszył się na konferencję. Bardzo się spieszył. Miał tam być mówcą. Albo miał słuchać wielkiego nazwiska. Śpieszył się. Dzisiaj, proszę Państwa, jechał samochodem. Nawet przekraczał ograniczenie prędkości, bo się śpieszył. A zaraz za nim jechał starszy zboru. Spieszył się na wykłady w seminarium ustrońskim. Zapisał się tam i musiał zdążyć. I zobaczyli, że w fosie leży krwawiący człowiek. I obydwaj pomyśleli, nim się na pewno ktoś zajmie. To jest często uczęszczana droga. Ja nie mam czasu. A potem tą drogą nie szedł Samarytanin, bo do nas to nie przemawia. Bo powiem wam szczerze, jakbyśmy spojrzeli w swoje serca, to byśmy pomyśleli, myślę, że każdy z nas, albo większość, jako ewangeliczni byśmy pomyśleli, Samarytanin, czyli ja. Ja jestem taki właśnie. Jestem taki święty, wspaniały.
że jak Pan Jezus mówił Samarytanin, to myślał chrześcijanin ewangeliczny z Polski. No tak myślimy często, tak czy nie? Zawsze się ustawimy po tej dobrej stronie. A Pan Jezus, gdyby był dzisiaj i mówił tą przypowieść, to wiecie, co by powiedział? Nam. A potem szedł tamtędy katolik. Muszę dalej opowiadać? Dlatego tak rozłościł Żydów. Jak mógł powiedzieć Samarytanin? Jak mógł dać nam za przykład Samarytanina? Nie wiadomo, skąd się tu wzięli, Asyryjczycy ich tu przywlekli, zapożyczyli jakieś elementy naszej religii, w ogóle nie są prawdziwymi Żydami, mają swoją wersję na wszystko, podpierają się trochę Torą, naszą Torą, mają nawet swoje własne tłumaczenie. A Pan Jezus mówi Samarytanin. Czy on się różnił? On nie spał. Drodzy przyjaciele, nie możemy myśleć, i to jest może najważniejsza rzecz praktycznie, o której mówię, nie możemy myśleć, że tylko dlatego, że jesteśmy aktywni, to znaczy, że nie śpimy. Kiedy przestajesz spać? Nie wtedy, kiedy twój mózg jest aktywny, ale kiedy otwierają się twoje oczy fizyczne i zaczynasz kojarzyć tą rzeczywistość, wokół której jesteś. Dlatego Paweł mówił, modlę się, aby się wasze oczy otwarły. To jest ogromnie ważne. Pan Jezus mówi później w Ewangelii Mateusza 26:41, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Potem mówi w Ewangelii Łukasza 12:36-37, wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. I tutaj chciałem zwrócić wam uwagę i za chwilę będziemy już lądować, obiecuję to, na słowo zaraz. Ty to czytam, pomyślałem sobie, niesamowite. Jezus oczekuje, że jak wróci, to my mu zaraz otworzymy. Tak czy nie? Nie za chwilę. Nie tak jak ta lady z Pieśni nad Pieśniami, tak? Do oblubieniec przyszedł, chciał wejść do jej komnaty, bo chciał nawiązać głęboką relację miłości, tak? Chciał intymnego kontaktu, chciał bliskości, był gotów, ale ona nie była. Znacie tę historię? Nie otworzyła zaraz, otworzyła za chwilę. Myślę, że rodzice, którzy wychowują swoje dzieci, zwłaszcza te najbardziej chętne do pomocy, taki w wieku nastoletnim, znają to uczucie, gdy proszą o coś swoje dziecko, pali ci się coś w rękach, chcesz, potrzebujesz szybko pomocy, albo już od tygodnia coś powinno być zrobione, mówisz, słuchaj, mógłbyś to zrobić, zrób to proszę, i słyszysz z drugiego końca mieszkania czy domu, zaraz! Ale Pan Jezus naprawdę miał to na myśli. I wiecie, o czym On tu mówi? O tym, że my nawet na sekundę nie możemy sobie pozwolić na duchowy sen. To nie są czasy, w których możemy to robić. Musimy być cały czas wrażliwi na Ducha Świętego. W każdej rozmowie, w każdym słowie, w każdym spojrzeniu, w tym, co piszemy. Musimy. Bo wiecie, co Pan Jezus ma tu odnośnie naszego codziennego życia, co On nam chce powiedzieć? Jesteś świątynią Ducha Świętego. Duch Święty jest w tobie. Duch Święty chce czynić wolę Bożą przez ciebie. I gdy Duch Święty będzie chciał coś zrobić poprzez ciebie, ty musisz zaraz to zrobić, bo ta okazja może bezpowrotnie przeminąć. Dlatego musimy chodzić w Duchu Świętym, bo jak Duch Święty będzie chciał przekazać przez nas komuś słowo, będzie chciał, żebyśmy podzielili się z kimś Ewangelią, kogoś zachęcili, o kogoś się pomodlili, to musimy to zrobić zaraz, bo inaczej będziemy przegapiać różne będziemy okazje, które Pan nam daje, przegapiać. Gdy rozpoczęła się wojna w Ukrainie i zaczęły napływać te tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy uchodźców, trzeba było zareagować zaraz. I tylko ci, którzy zareagowali zaraz, mogli skutecznie pomóc. Potem było już za późno i o tym tu mówi Pan Jezus.
Paweł też o tym dużo pisze, ale na zakończenie przeczytam jeszcze Piotra. Bo Piotr, i to jest ostatni werset, bo Piotr słuchał tego nauczania. Piotr był wśród tych, których to interesowało. O, jego eschatologia interesowała. On mówił, on był wśród tych, którzy mówili, no wytłumacz nam. I Pan Jezus już wtedy wiedział, że często eschatologia jest dla nas ucieczką od rzeczywistości. Iluż ja takich chrześcijan poznałem, którzy uciekają w eschatologię, żeby nie zmierzyć się z tym, co jest tu i teraz. Są ekspertami od eschatologii, albo tak im się wydaje, ale tu i teraz przegapiają Boże zaraz. Wiedzą dokładnie prawie, kiedy Pan przyjdzie i gdzie przyjdzie, i jak przyjdzie, i którędy przyjdzie, i co powie, i co zrobi. Ale wiedzą, że dzień się przybliża, ale nie budują swoich braci, nie zachęcają ich, nie motywują. Wręcz przeciwnie, dzielą i ranią. I Piotr słuchał tego wszystkiego, czego nauczał Pan Jezus. I w swoim pierwszym liście, w rozdziale 5, wersecie 8 powiedział tak. Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Gdy Pan Jezus nas ostrzegał przed tym, że możemy przegapić najważniejsze rzeczy, zwłaszcza w czasach ostatecznych, to powiedział, uważajcie, żeby wasze serca nie było ciężałe z powodu obżarstwa, opilstwa, alkoholizmu, tak? I tu kiwamy głową. Tak, oczywiście. Tak. Ja nie piję. Czy wiecie, w jakich czasach żyjemy? Czy wiecie, że wielu konserwatywnych chrześcijan, ewangelicznie wierzących w Stanach Zjednoczonych, jeszcze wciąż uważa, że Putin jest, można powiedzieć, konserwatywnym chrześcijaninem, bo z ich odległej perspektywy widzą, że on jest przeciwko homoseksualizmowi. Takie mają postrzeganie. Nie nauczyli się historii, bo nawet nie wiedzą o tym, że Hitler też był przeciwko homoseksualistom, posyłał ich do Oświęcimia, mordował, zabijał. Niemieccy żołnierze na pasie, na pasach swoich, na klamrach mieli napisane God mit uns, Bóg z nami. I Piotr mówi, bądźcie trzeźwi. A Jezus dodaje jeszcze, żeby wasze serca nie było ciężałe z powodu troski o byt. Jak będzie inflacja, COVID, post-COVID, problemy. Te rzeczy mogą wpłynąć na waszą duchową percepcję, tak jak alkohol wpływa na percepcję alkoholika. Po prostu będziecie w innym wymiarze. O tym tu jest mowa. Piotr mówi, bądźcie trzeźwi. Nie pozwólcie, żeby ten świat, żeby diabeł poprzez to, co będzie wsączał w was, przez mass media, przez media społecznościowe, przez internet, przez najróżniejsze rzeczy, przez ludzi, którzy się pogubili, żeby spowodował, że stracicie duchową trzeźwość. Że przestaniecie trzeźwo myśleć. Że przestaniecie całkowicie ufać Chrystusowi we wszystkim. Na Nim polegać. Czuwajcie, mówi Piotr. I dodaje, przeciwnik, wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I Piotr mówi, widzicie, tego się nauczyłem od Jezusa. Nauczyłem się, że musimy czuwać, że musimy dbać o higienę naszych myśli. Musimy napełniać nasz umysł codziennie, codziennie Bożym Słowem. Musimy cały czas chodzić w Duchu Bożym. Musimy trwać w tej postawie modlitwy. Musimy się modlić, to musi być nasz nawyk. Musimy na to poświęcać czas. To nie może być z doskoku. Nie mam czasu się pomodlić, więc modlę się, jak jadę do pracy samochodem. To jest za mało. Dobrze, że w ogóle pamiętasz, że trzeba się pomodlić, ale to jest za mało. To nie wystarczy na te czasy, w których żyjemy. I co jest ciekawe, Piotr nie mówi, że coś ma się wydarzyć w przyszłości. On mówi, że zagrożenie jest już tu i teraz. I przekazuje nam bardzo nośny obraz w kontekście tego, co Jezus uczy o czuwaniu w czasach ostatecznych zwłaszcza. Piotr mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo przeciwnik, wasz diabeł,
chodzi wokoło, jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I my tak przyzwykliśmy do tego, tak to sobie czytamy, czytamy, czytamy. Teraz wyobraźcie sobie, żeby tu by wszedł lew ryczący, prawdziwy. Bo o tym obrazie to mówi Piotr, że on by tu wszedł, głodny lew. I miałby ochotę na śniadanie. Co byśmy zrobili wszyscy? Jeśli chcielibyśmy przetrwać, musielibyśmy całą naszą uwagę skupić na nim, tak? Musielibyśmy się zjednoczyć, mieć konkretną strategię i plan, jak my sobie z tym lwem poradzimy. Bo jeżeli będziemy razem, to jest duża szansa, że go pokonamy. Choć jest taki groźny. I o tym mówi Piotr. Innymi słowy, on mówi, nie rób rzeczy, które ranią ciało Chrystusa. Nie rób rzeczy, które powodują, że wiara innych słabnie, że tracą nadzieję. Nie rób tego. Nie rób takich rzeczy. To nie te czasy. Te czasy już przeminęły, minęły. Nigdy ich nie było, ale teraz już w ogóle ich nie ma. Ale czuwaj. Czuwaj. Czuwaj i buduj i zachęcaj swoich braci i siostry. Jakżeż to jest ważne, drodzy bracia i siostry. Tylko w ten sposób możemy przetrwać w tych czasach, w jakich żyjemy. Ja tak chcę żyć, chcę w tym wzrastać. Jestem daleki od doskonałości, ale wiem, że to jest jedyna droga. Chcę być jak najbliżej Jezusa, jak najbliżej Jego słowa, jak najbardziej pełny Jego ducha i chcę czynić Jego wolę w każdym słowie, które wypowiada. I nie chcę sobie luzować. Jeśli coś zrobię nie tak, to chcę to wyznawać jako grzech przed Bogiem. Bo tylko tak pokonamy tego lwa. Tylko tak. Niech Bóg was błogosławi, drodzy bracia i siostry. Amen.